Jak już nam wiadomo, w naszej galaktyce znajdziemy skupiska setek tysięcy, a nawet milionów gwiazd w takich obszarach wyglądających jak, jak takie małe mgiełki na tym zdjęciu. Jednak jest to dopiero początek, czy taka namiastka skali galaktycznej. Znajdujemy się tutaj, około 25 tysięcy lat świetlnych od centrum Drogi Mlecznej, która ma średnicę około 100 tysięcy lat świetlnych. Spójrzmy na okolice naszej galaktyki. Tutaj jest nasza galaktyka, czyli Droga Mleczna. W jej sąsiedztwie znajdują się małe, w cudzysłowie oczywiście, małe, Małe galaktyki. Te punkciki tutaj. Są to galaktyki satelitarne. Czyli takie trzymane przez grawitację naszej galaktyki Drogi Mlecznej. Najbliższa duża galaktyka to Andromeda. Ta tutaj. Odległość do niej. To około 2,5 miliona lat świetlnych. Rok świetlny to z grubsza. Promień obłoku Orta, także mamy tutaj przykład, jak ogromna jest już tutaj odległość. W drodze mlecznej znajdziemy około 200 do 400 miliardów gwiazd, a w galaktyce Andromedy jest ich nawet trylion, jeden trylion gwiazd. Tutaj już możemy mieć nawet problemy ze zrozumieniem takiej ilości. Średnica tego obszaru pokazanego na tym obrazku to około 4, może trochę więcej, powiedzmy około 4 milionów lat świetlnych. Ogromna odległość. Pamiętamy, że 4 lata świetlne to odległość od nas do najbliższej gwiazdy, także średnica tych okolic naszej galaktyki jest milion razy większa. Ale spójrzmy jeszcze szerzej. Zobaczymy wtedy lokalną grupę galaktyk. Każdy punkt tutaj to co najmniej jedna galaktyka, może nawet dziesiątki galaktyk. Średnica tego obszaru, tego tutaj, pokazanego na tym schemacie, to uwaga, 150 milionów lat świetlnych. Niewyobrażalnie duża odległość. Tak więc, Odległość od nas do najbliższej galaktyki, do galaktyki Andromedy, która wynosi 2,5 miliona lat świetlnych, jest w tej skali po prostu bardzo, bardzo mała. To jednak nie koniec. Gromady galaktyk skupiają się w jeszcze większe supergromady. My znajdujemy się w Supergromadzie w Pannie, czyli z łaciny Virgo. Spójrzmy jeszcze dalej. Supergromada Virgo. Jest tutaj taka malutka plamka. 150 milionów lat świetlnych mieści się w takim malutkim punkcie. Mówimy tu już o ogromnych odległościach. Każda plamka tutaj, każda plamka to skupiska setek miliardów, a nawet trylionów gwiazd. Jednak patrząc jeszcze dalej, dojdziemy do granic obserwowalnego wszechświata. Mówimy tu już o odległościach, które są rzędu 13 do, 14, 13 do 14 miliardów lat świetlnych. Pamiętajmy, że to nie jest cały wszechświat, tylko fragment, tak naprawdę może nawet niewielki fragment, który udało nam się dostrzec. Dalej naprawdę nie wiemy, co jest. To wszędzie jest znak zapytania, co się znajduje dalej? Jednak o tym, co tam się znajduje, czy tam może się znajdować, będę jeszcze opowiadał w kolejnych filmach.